Witajcie, Joanna Hojs z kanału Okiem Matki. Słuchajcie, ten film będzie o języku. I teraz powiem, jakie są powody powstania tego filmu. Zaczęłam kiedyś robić taki cykl. Oli, teraz mi przeszkadzaj. Mamo, co to znaczy? W pewnym momencie go przerwałam, bo zauważyłam, że nie ma zbyt dużej oglądalności. No, przyznałam szczerze, że nie wszyscy interesują się językiem. Nie wszystkie mamy są jakoś zainteresowane może tłumaczeniem słów swoim dzieciom. Zostawiają to w szkole, co jest ogromnym błędem. Ale teraz do tego wracam, ponieważ co jakiś czas stwierdzam, że okej, mogę robić te filmy, które są pożądane, które mają wiele wyświetleń i tak dalej, ale z drugiej strony chcę robić też te filmy, które ja uważam, że są ważne. I nawet jeżeli dotrą do niewielkiego grona, to chcę je zrobić. A film o języku i o źródłosłowach jest bardzo ważnym filmem. Ważne jest pochodzenie słów, żeby wiedzieć, skąd one pochodzą. I teraz tak, teraz ten film to będzie taki jeden ze wstępniaków do tego cyklu, bo ja ten cykl, mówiąc mamo, co to znaczy, właściwie zaczynam na nowo. Zaczynam to szerzej i teraz tak, w tamtych, tam gdzie tłumaczyłam poprzednie słowa, często odnosiłam się do łaciny, bo tak zazwyczaj jest. Słuchajcie, ja jestem polonistką. Skończyłam 5 lat polonistyki, nie zaocznej, nie normalnie, 5 lat dziennej polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Z bardzo dobrą oceną, z piątką. Miałam literaturoznawczo-językoznawczą pracę. Ale wiecie, chodzi o to, że wielu rzeczy się na polonistyce nie mówi. Wiele rzeczy nadal jest tabu, wiele rzeczy nadal jest kłamstwem. Nawet jak zaglądam do internetu i patrzę na to, co ludzie mówią o języku, nawet takich kanałów, które mówią o polskiej literaturze, o języku polskim, jest niewiele. W ogóle niewiele, ok? O poprawności językowej. Jest kilku panów, profesorów, którzy są znani, mówią o poprawności językowej, ale oni zazwyczaj, ponieważ mają ugruntowaną pozycję, powiedziałabym, że nie ma dla nich sensu ryzykowanie ich autorytetu i jakby opinii i ich całej jakby pracy, całego życia, żeby powiedzieć coś bardziej ryzykownego. A to te ryzykowne tezy może powiedzieć ktoś zupełnie z innego środowiska, na przykład jak ja, bo mi nie zależy na jakiejś tam opinii. Ja wam będę przekazywać raczej to, co w tej chwili się mówi o pochodzeniu słów, co w tej chwili wyszło, jeżeli chodzi o genetykę słowiańską, o to, że my jesteśmy autochtonami na swoim terenie Polski, a nie żadnymi alelochtonami, to znaczy nie przywędrowaliśmy znikąd, myśmy tu zawsze byli. Było oczywiście wiele grup językowych, wiele grup Słowian, nazywali się różnie, okay? Ale to wszystko byli Słowianie i to udowadnia genetyka. Dodatkowo, oprócz tego są bardzo, znaczy są nowe badania archeologiczne, nowe badania językowe, komparatystyka, czyli porównawcza językoznawstwo się bardzo rozwija. Nawet ostatnio jak słuchałam nie wiem, czy pana Białczyńskiego, jego książek, czy tych pierwszych książek i jakby badaczy, którzy mówią o słowiańszczyźnie, to oni już wtedy mówili o komparatystyce, okej, to było 20 lat temu, a teraz to jest na pewno zupełnie inaczej, tylko że nadal ryzykownie jest powiedzieć wprost, że język polski, język słowiański, ale szczególnie język polski, ale okej, słowiański język jest językiem najstarszym. Ok? Jest celowe wprowadzenie w błąd, jest celowe, jest właściwie tabu i jak zajrzycie do któregokolwiek ze słowników, na przykład Aleksandra Bricknera, on odwalił kawał dobrej roboty, ok? Ale u niego większość źródłosłowów kończy się na łacinie, ok? Albo niemiecki, tak? Nie wiadomo skąd. Czy jak się czyta gramatykę języka polskiego, czy nawet jak ja się uczyłam na polonistyce gramatyka języka stało coś jednosłowiańskiego, to nikt w żaden sposób nie łączył punktów, próbując zauważyć, że tu może są jakieś jakby konotacje, że to może w jakiś sposób się łączyć łacina i dane słowo słowiańskie.
Nikt nie łączył punktów, bo nikt nie chciał łączyć. Jest pewne, jest zwyczajnie indoktrynacja, jest zwyczajnie to, co zaczęło się w czasie zaborów, a może i wcześniej, gdzie narzucona została koncepcja niemiecka, że to oni są tym pierwszym narodem, nie wiadomo skąd, że to właściwie wszystkie źródłosłowy idą jakby przez niemiecki do łaciny, tak? Jakoś tak? Mniej więcej. Natomiast w ogóle jak wejdziecie w jakąś etymologię, słowniki etymologiczne, czy w internecie, czy gdziekolwiek, to w ogóle się ignoruje etymologię źródłosłowy łacińskie się wstawia, źródłosłowy słowiańskie. To zazwyczaj w ogóle nie ma odnośnika. Ok? A to mogłoby być ciekawe. Dlaczego? Bo ostatnio się okazało, że powiedzmy genetyka sanskrytu, czyli tych hinduska, nie wiem, perska i słowiańska jest taka sama i w pewnym momencie ludzie zaczęli stwierdzać, to porównajmy język i okazuje się, że to jest niemalże niektóre słowa są właściwie takie same, to po pierwsze. Po drugie niektórzy zaczęli drążyć głębiej temat. Problem jest taki, że to nie są ci ludzie z głównego nurtu, nie? Ale są tacy ludzie jak pan Dudkowski na przykład, czy ludzie wokół pana Białczyńskiego i oni w pewnym momencie zauważyli, że jakby to wszystko trzeba właściwie wszystkie języki porównywać, patrzeć jak te słowa szły i zdecydowanie nie kończyć na łacinie, tylko co właśnie? Nie kończyć na łacinie, tylko słuchajcie, zdać sobie sprawę, że łacina, przy tym właściwie fragment, to jest fragment, który znalazłam pana chyba, nie chciałam to skłamać, Orlickiego, ale podam link pod spodem. To jest komentarz do filmu pana Dudkowskiego, który był wywiadem z Aleksem Berdowiczem na telewizji porozmawiajmy.pl i tam oni po angielsku tłumaczą pewne etymologie. Bardzo fajnie, że ten film wyszedł po angielsku, bo w ogóle nawet w Polsce się za dużo nie dzieje, nawet w Polsce się za dużo nie mówi o etymologii, o pochodzeniu słów, o odnoszeniu do słowiańskich słów. W ogóle, słuchajcie, kanałów takich ciekawych o etymologii słów, czy w ogóle o powiedzeniach, o poprawności, to jest niewiele. Lubię młodą koleżankę, moją zapewne, bo z Uniwersytetu Warszawskiego, ale chyba o 20 lat młodszą, z kanału Mówiąc Inaczej, wrzucę linka, na pewno kanał do polecenia, aczkolwiek ona nie sięga głębiej, ok? No ale jeszcze 20 lat i świadomość się zmieni. Wrzucę też linki do pana Dudkowskiego, ale on nie ma filmów, niestety. Jest też taki kanał Polimaty i ten pan tak troszeczkę po wierzchu czasami coś tłumaczy, jeżeli chodzi o słówka. Dobra, ale wracamy do tego cytatu. O co chodzi z tą łaciną? Łacina, tak? Dobra. W wielu wypowiedziach brakuje precyzji. Tutaj on krytykuje trochę Dudkowskiego, ale pan Dudkowski to jest tak naprawdę, on nie jest językowcem. On po prostu bardzo dużo podróżował po świecie i bardzo dużo ma przenikliwość językową, ok? W wielu wypowiedziach brakuje precyzji. Widać, że prelegent jeszcze wiele musi zgłębić. Jednak bardzo dobry wykład. Zabrakło mi jednoznacznie stwierdzeń odnotowanych w ocalałych zapisach rzymskich. Oli, cicho. Mówiących o tym, że dawni cesarze rzymscy uważali, że wszyscy Germanie mówią po słowiańsku. Bo Germanie to jest Słowianie, ok? Zdajcie sobie z tego sprawę. Oli, teraz nie mówisz. Zabrakło również przypomnienia ważnego dla europejskich etymologii językowych, że łacina wywodzi się z etruskiego. Czyli terminy podobno niesłowiańskie pochodzą od rasenów, jak sami siebie zwali etruskowie. A oni pochodzą z kolei z ariowej, z krainy Ariów, Hetyti. Lecz o dziwo język ich był podobny mowie rytów, rejców, ludzi pisma, skoro ci w górach i za nimi Germani mówili po słowiańsku, to Rytyci również. Dalej on się odnosi do Jeziora Boteńskiego i tam się troszeczkę spiera, ale w to nie będziemy wchodzić. Natomiast ten fragment jest bardzo ważny. Kwintesencja, język łaciński pochodzi z etruskiego. Etruskowie tak naprawdę to był naród, zrozumieliście, tak? Etruskowie to byli, pochodzili od Rasenów, a oni pochodzili z ariowej Hetycji. Hetycja była słowiańska, ok? Ariowie, Lechici, Słowianie to jest to samo cały czas, tak? To było Wielkie Królestwo Sis.
Okej, okay, czyli Etruskowie, czyli, Łacina. Łacina pochodzi od ich języka. Co to znaczy? Że tutaj wchodzimy znowu w źródło słów słowiański. I teraz chciałam Wam pokazać kilka rzeczy. Nie będę tego jakoś szeroko rozgłaszać. Czasami zrobię jakiś film pod tytułem właśnie Mamo, co to znaczy, mówiąc o jakimś słowie i będę po prostu miała nadzieję, że może to komuś troszeczkę pomoże, jeżeli chodzi o zrozumienie, skąd pochodzą słowa i jak to działało. Teraz chciałabym Wam pokazać krótki przykład. Może rozdzielę ten film potem na dwa, bo ważne jest wiedzieć, jakby zrozumieć to w pełni. Bo co teraz powiedzieliśmy? Powiedzieliśmy, że słowa pochodzą z języka słowiańskiego. Jak ktoś odnosi się do łaciny, to musi sobie zdać sprawę, że łacina pochodzi z etruskiego, a Etruskowie to był naród, który należał do słowiańszczyzny, tak? Okej? Okay? Tam z Hetytia i tak dalej. Okej? Okay. Co to znaczy? Że do łaciny słowa przyszły z słowiańskiego, ok? Nawet jeżeli potem stały się łaciński, nam się kojarzy teraz z tą cywilizacją zachodnią i tak dalej, ok? Ale to był, źródło słów jest nadal słowiańskie. Tego oczywiście w żadnej etymologii, żadnym słowniku nie znajdziecie. Natomiast chcę Wam pokazać, że można to sprawdzić samemu. Jak? Najlepiej byłoby się uczyć języków. Do tego zachęcam. Ja się uczę w tej chwili dwa już znam, swoje dzieci uczę czterech. Z różnych powodów uczę ich czterech języków. O tym mówię w innych filmach. Natomiast między innymi też chcę, żeby mieli szeroki pogląd na świat oraz żeby widzieli jakby duży obrazek. Co to jest duży obrazek? Chodzi o to, że słowa, które wydają nam się inne, w rzeczywistości mogą być podobnego źródła słowa, albo właściwie bardzo podobne. Ok? I tutaj weźmiemy jedno słowo. Słowo na przykład kult, kultywować, które pochodzi z łaciny. I w łacinie jest to słowo, mówi się occultare, pisze się occultare. Ok? I teraz. Occultare, czyli tak, słowo, powiedziałam, kult, ok, po łacinie jest to, no, cult, tak właściwie jest po angielsku też, nie, ale angielski już zdecydowanie z łaciny, to przejął pewnie, chociaż właściwie to nigdy nie wiadomo, czy nie bezpośrednio Słowian, nie, occultare, po łacinie jest i to znaczy, occultare, pochodzi od zakrywać. Kiedyś mówiłam, że okultyzm, tłumaczyłam w innym filmie, wrzucę linka, że okultyzm podchodzi od słowa occultare, czyli zakrywać, ok? A to jest to samo słowo co kult. I teraz, słuchajcie, w łacinie dowiecie się tylko tyle, że kult to okultyzm, occultare, ok? Nic więcej nie wiadomo. No dobra. Ale teraz można wiedzieć więcej, bo zobaczcie, occultare znaczy zakrywać. Tak, zakrywać albo, no powiedzmy, kryć. Tak, kryć. Jeszcze kilka innych słów Wam pokażę, które mogłaby się skojarzyć. Tak, skryć, sanskryt, ciekawe, to też od tego, skryty, skrzynia, skrzat. Okay? To wszystko słowa z jednego źródła i to samo co okultare. To jest dlaczego, skąd wiadomo, że tak jest? No podstawa to taka jedna ściągawka, a ta ściągawka wygląda tak. I teraz muszę chyba sprawdzić, czy to dokładnie widać i będę z tej strony mówić. Widzicie? Tutaj są zgłoski. Jeżeli ktoś zna angielski chociażby, to wie na przykład, że takie głoski jak na przykład pychy to właściwie to samo co fy. Ok, na przykład filologia, to w niektórych językach pisze się pychy, filologia, tak? Ale w Grecji na przykład inaczej, pychy jest w łacinie i tak dalej. Co to oznacza? Że tak naprawdę te zapisy po prostu były różne, zapisy danego dźwięku. No i teraz te zapisy, słuchajcie, mogły być, pokażę Wam zaraz różne głoski i to też nie będzie wszystko, ale teraz skupmy się na tamtym słowie, occultare i kryć, żeby
pomyśleć o tych słowach, o co chodzi w ogóle, to trzeba najpierw tak, przeanalizujmy jedną głoskę. K to może równie dobrze w innych językach przejść na g, znaczy właściwie nawet i w słowiańskich, nie? Dobra, ży to chyba każdy wie, że to może być k, to może być równe g, może być równe ży, może być równe również kh, albo ch, albo c. Okay? Chyba najbardziej oczywiste dla Was pewnie jest k i c. I właściwie w tej chwili nam to wystarczy, k i c. Innymi rzeczami nie będziemy się zajmować, bo okultare to też po łacinie przez c, prawda? Czyta się okultare, a u nas jest kult. Dobra? Albo kryć. No teraz dalej. Oczywiście to jest moje zdanie, tak jak z etymologią to jest tak, że może się okazać, że jest tam jakiś drobny niuans, to mogło powstać czegoś innego, ale myślę, że ten główny rdzeń słowa jest taki. Dalej mamy taką wiedzę, że L to równie dobrze mogło być zapisywane jako L. Ja nie wymawiam, ok, ale widzicie głoskę. I albo J, albo Ły, albo LZ. Ok? To pewnie najbardziej dla Was jest jasne, że L to może być LZ, ok? Ale być może nie wszyscy wiedzą, że L to L. No i co tu mamy? Słowo... teraz podejdę tu. Słowo kult, tak? Słowo kult mamy cy-u-ly-ty. Nie chodź mnie tędy oliś teraz. Przeszkadzasz mi. No tak to z dziećmi jest, wiecie? Sporo dziewczyn, które mają swoje kanały, nie mają dzieci. Albo mają dorosłe. No ja robię to teraz, mając jeszcze dzieci nie dorosłe. K-ly-ty, ok? Natomiast tutaj mamy k-ry. Więc jakby ten główny cy-ly to może być dokładnie to samo, co k i ry. Rozumiecie? Czyli tak naprawdę w polskim mogło być słowo zwyczajnie, znaczy w słowiańskim języku, kryć. Ok? Zakrywać. Okrywać. Ok? I to po prostu mogło przejść tak jak ja. Ja mówię ry, ale możecie zrozumieć ly. Bo ry tak naprawdę jest wymienne, dzieci też tak mówią, ok? Tak samo inne nacnie, które trochę inaczej mają ustawioną wymowę, ok? W każdym razie u nich to mogło się stać, to kr, tak? Mogło stać się ly, cy-ly, k-ly, ok? I tyle. I tyle. I to oznacza, że to słowo okultare, które jak grzebiecie, nie dogrzebiecie się dalej. To jest jakby początek, tak? Okultare i tyle. Łacina wymyśliła. Nie, niekoniecznie. To mogli, ja uważam, że wymyślili Słowianie. Tym bardziej, że... A to trzeba sobie pogrzebać, ja nie będę Wam wszystkiego ułatwiać. To nie jest kanał politycznie poprawny, tylko nie politycznie poprawny. Albo politycznie niepoprawny. W każdym razie chcę Wam powiedzieć, że... słowa powstały z słowiańskich słów, tak? I łacina też powstała ze słowiańskich słów, ze słowiańskiego zapisu. Na przykład, no właśnie na przykładzie kult, okultare, kryć, zakryć, ok? Skrzynia i inne takie. A teraz pokażę Wam coś jeszcze, na koniec już. I muszę niestety tutaj ruszyć, bo się inaczej nie da. Tutaj. Ja na przykład dla swoich dzieci polecam robienie takich rzeczy, ale to Wasza sprawa, robię taką tablicę, gdzie po prostu rzucam najbardziej proste słowa, ciekawe, widzicie? Tutaj na przykład... Poczekaj gdzieś teraz. Tutaj na przykład mamy rodzina, słówka dotyczące rodziny, tutaj mamy człowiek, ok? I ja tutaj wyrzucam słówka, no powiedzmy tutaj godzina, tak? Byśmy mieli sobie popatrzeć. Nie wiem, czy mi się ostrość tak dobrze zrobi. W każdym razie tutaj są słówka. Ja je wypisuję... może tu się pokażę. Tutaj na przykład jest tak. Mother po angielsku, potem jest mamą, francuskie. Mère, matka, mati. Tutaj jest sanskryt, tak? Albo na przykład francuskie frère. Brother to jest angielskie, tak? Ale tu mamy... Tutaj napisałam, że ten rdzeń to jest byry, tyry, tak? Czyli brat, braterski, ale na przykład też brethren, tak? Czyli staroangielskie. Ok? I tak dalej. Można sobie w ten sposób się, że tak powiem, bawić. Ale zobaczcie, też na przykład potem tutaj per, pater, fader. Czyli tutaj już widzicie, że py to jest na przykład to samo co pychy i fy, tak?
ale na przykład też V. No właśnie, więc tutaj pokażę Wam teraz inne literki. Widzicie? Ja Wam pokazałam przed chwilą tylko literkę K i L, jak one przechodziły, a tutaj macie więcej. Co tu mamy? P to może być by, może być zapis, jaki może być tej głoski, tak? Tego dźwięku. Aha, bo to jest na tej zasadzie także, że macie pary głosek. Mogą być dźwięczne i bezdźwięczne. No i wszystkie odmianki, tak? P to może być zapis jako by, jako f, jako w, v, jako w, pH i H, ok? Bo czasami gubimy łacina gdzieś tam gubia na przykład P, albo jakiś język zostawał H, albo gubia H zostawał P. No ale to jakby P było prywatne. To mówiłam L, E, J, E, U, K, G, Ż, K, H, H, C. S to Z. No ja nie mam tutaj wszystkiego też wypisowanego dokładnie. Ty to może być też D. Albo ci, albo dzi, albo dzy, albo dychy i pewnie więcej. Gy, ny, ny, dzy. Nie mam też wszystkiego, tak? Bo ja dopiero tak naprawdę tę tablicę zaczęłam robić. Ale to jest wiedza. Skąd? Ta wiedza, słuchajcie, to jest wiedza z gramatyki. Wiedza z gramatyki historycznej. Oraz z takiej gramatyki, w sensie takiego języka, który nazywa się językiem... Starocerkiewnosłowiańskim, ok? Starocerkiewnosłowiańskim. I tutaj. Czekajcie, spróbuję Wam coś pokazać. Ja pamiętam, że jak miałam te zajęcia z tego języka, to to było dla mnie strasznie nudne. Nic w ogóle nie rozumiałam, ale to podejrzewam, że dlatego, ze względu na to, jak to było prowadzone. Najciekawszy temat można tak poprowadzić, że będzie tragedia, tak? No dobrze. Generalnie to wygląda tak, że to są po prostu jakieś pewnego typu odmiany, tak? Jestem, jestem, bezokolicznik, byty i tak dalej. I właściwie tu jest to wszystko dokładnie tak rozpisane jak w tamtej gramatyce języka polskiego, tylko że jakby czytając to można zobaczyć, jak język polski wyglądał dawniej, oraz też można jakby zastanowić się na przykład nad rosyjskim, jeżeli znacie, bo nad czeskim, i to poszerza jakby po prostu obraz, to poszerza nasz punkt, nasz sposób patrzenia na języki, się okazuje, no na przykład tutaj, zobaczcie, tutaj często jest coś, co jest, to jest ciekawe, ok? Te przejścia, czyli na przykład tu mamy także k, czy to widać? Że na przykład k to jednocześnie jest ci, tak? Płacz, płacz, płakati, tak? G to jest te przejście, to co ja mówiłam. Żyg to plus J to może być ży, tak? Lagia, laża. Okay. X to może być szy, tak? Albo szy. No szy, tak. Luksja. A tu co? Dusza. Duch, duksja, duch, duchja, dusza. No i tak dalej, tak? Z plus J to się robi z tego ży. Wozją, wożą. Ok, czyli nie można mówić tak, że dane słówko jest zupełnie inne, bo ma powiedzmy inną tam zbitkę głosek, tak? Trzeba to widzieć bardziej tak. Bardziej tak. I wtedy wszystko się staje jasne. Ale tylko dla tych, którzy odważają się myśleć samodzielnie, bo tego nie usłyszycie na pewno ani na polonistyce, ani u tej pani, którą wspomniałam, która mówi na temat języka, ani w polimatach, bo to jest wiedza tabu. Okay? To jest wiedza tabu. Tego właściwie, to można usłyszeć na YouTubie, to właściwie o tym można usłyszeć tylko i wyłącznie chyba u pan Dudkowski o tym mówi. Ja właściwie nie znalazłam innego filmu. Jest jeszcze pan Morzyński, który mówi o cyrylicy, ale on właściwie nie mówi o pochodzeniu słów.
No i pozostają Wam blogi. Możecie wczytywać się w blogi. Filmów właściwie nikt nie robi, niestety. Tyle ode mnie. Film wyszedł trochę długi, być może będzie podzielony. Nie wiem. Ale jest to film wstępny. W innym filmie będę mówić o konkretnych słowach przy okazji. Okay. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna. Subskrybujcie, przesyłajcie i polubiajcie.